Cześć, witam. W oczekiwaniu na wiadomo jakie pudełko znowu poczyniłam tanie zakupy w matrasie i chcę je Wam teraz przedstawić. Pierwsza książka Biała Róża ze Stalingradu o lotniczce z czasów II wojny światowej, która pilotowała myśliwca w Armii Radzieckiej i zestrzeliła 14 samolotów niemieckich. Dlaczego Biała Róża? Ponieważ na jednym ze skrzydeł Lili namalowała sobie właśnie taką białą różę. A teraz Kolubryna, związana z historią Irlandii, wojnami toczącymi się w Irlandii, romans na tle historycznym, no podejrzewam, że będzie to bardzo ciekawa literatura. Córa płomieni Inny Lorenz. Zofia Mosakowska, Kobiety z Ptasich Wysp. Zofia Mosakowska tworzy literaturę kobiecą, ale literaturę bardzo poetycką. I to też jest poetycka książka Kobiety z Ptasich Wysp. Fabuła powstała w wyobraźni autorki, ale ta fabuła jest fascynująca. Niedawno mówiłam Wam o książce Doroty Cembrzyńskiej-Nogali zatytułowanej Piąta z kwartetu, o dwójce dzieci traktowanych źle przez matkę. Kolejna książka tej autorki nosi tytuł Drewniak. Bohaterką jest graficzka komputerowa, która nieoczekiwanie w spadku otrzymuje od nieznanego krewnego mały drewniany domek w szemranej dzielnicy Łodzi. I co z tego wyniknęło? Wilkie Collins, jeden z prekursorów literatury detektywistycznej w Anglii. Również mówiłam już o nim i o jego książce na moim kanale. A tutaj kolejna z nich, czyli Księżycowy Kamień. Akcja dzieje się w Wielkiej Brytanii, w Indiach. Zobaczcie, jaka urocza okładka, taka właśnie brytyjska i dosyć gruba powieść, a więc zanurzę się w ten wspaniały literacki język Wilkiego Collinsa. Jest taka seria literatury francuskiej, z której miałam już Żonę potwora, Tort weselny, w takiej płóciennej okładce. I teraz znowu książka Blandine de Calais, Balada Lilika. Tutaj mamy Europę i świat za kilkaset lat, czyli świat przyszłości i dziewczynę, która jest samotna, osierocona i jakie traumy skrywa w sobie umysł Lilika. No, przyszłość świata zawarta w tej książce. Jan Parandowski. Z czym się Wam kojarzy Jan Parandowski? No mnie przede wszystkim z mitologią grecką i rzymską. Jego mitologię w liceum na pewno mieliście w ręku, a tutaj Jan Parandowski i wspaniała zbeletryzowana biografia Oscara Wilde'a. Całe życie tego wybitnego pisarza, a także homoseksualisty, który za te swoje skłonności, wiadomo, trafił do więzienia. Jak umarł Oscar Wilde, jedna z najlepiej napisanych biografii pisarza. W Biedronce natomiast kupiłam sobie, mam wiele książek Henryka Sienkiewicza, ale kupiłam sobie Listy z podróży do Ameryki. Jest to 21 tom takiej serii czytelniczej związanej z jego właśnie twórczością, ponieważ znałam fragmenty tych listów i obserwacje dotyczące tamtych Stanów Zjednoczonych, tamtej Ameryki XIX-wiecznej są o tyle interesujące, o ile różniące się od powszechnego przekonania w ówczesnych czasach. Nie wiem, czy wiecie, ale Henryk Sienkiewicz chciał w Stanach Zjednoczonych zrobić karierę farmera i zakupił wraz z Heleną Modrzejowską, wybitną polską aktorką, wiele milionów akrów ziemi, aby tam uprawiać winogrona. No, skończyło się to ogromną klapą, ale szczerze o tym piszę w listach, dlatego będzie to dla mnie bardzo, bardzo ciekawa lektura. No i na koniec, kolejny numer magazynu Książki. Już rzuciłam na niego okiem. Jest to naprawdę wspaniały artykuł na temat, jak z literackiego gniota wykreować bestseller, jakich socjotechnicznych zabiegów trzeba użyć, żeby właśnie taki bestseller z byle czego zrobić. No, naprawdę artykuł bardzo, bardzo interesujący. No i cały magazyn polecam do przeczytania. A wracając do wiadomego pudełka, na które wszyscy czekamy, to
tylko na pytanie zawarte w moim ostatnim mailu z 1 czerwca, Big, jak Epic Box odpowiedział, że niestety nie mogą jeszcze wysłać, ponieważ dostawca Herbat nie wywiązał się ze swojego zobowiązania, więc nie wiadomo, kiedy wysyłka nastąpi. Jak aby doczekać właśnie tego pudełka, mówię, stąd te zakupy, polecam, wypowiedzcie się, co czytaliście, co Wam się spodobało. Dziękuję, do zobaczenia.